Tegoroczne wakacje są inne niż zwykle. Wiele osób rezygnuje z egzotycznych wyjazdów, a chcąc zostać w kraju, będzie szukało takich form wypoczynku, które pozwolą unikać tłumów. Nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby móc zobaczyć coś ciekawego. Opolszczyzna oferuje wiele interesujących, często jeszcze nieodkrytych miejsc. A żeby było ciekawie i aktywnie zarazem, proponujemy zwiedzanie regionu na rowerze. To jest nowy cykl programów Rowerem przez Opolskie. Dziś jesteśmy na terenie gminy Leśnica. Mamy do pokonania trasę około 27 km. Pierwszym przystankiem jest miejscowość Raszowa. Później pojedziemy w kierunku Czarnocina. Następnie spróbujemy zdobyć Górę Świętej Anny, a naszą trasę zakończymy w geoparku, który znajduje się na zboczu Góry Świętej Anny. Jesteśmy w Raszowej, a będąc tutaj warto odwiedzić park wiejski, który zajmuje powierzchnię 27 hektarów. I właśnie tutaj na terenie parku jest jedna z trzech tras orienteringu na terenie gminy Leśnica. A czym jest orientering? To nic innego jak aktywne spędzanie wolnego czasu. Zasada jest prosta. Wystarczy wydrukować mapkę, przyjechać w dane miejsce i zbierać punkty, szukając właśnie takich słupków. W Raszowej akurat mamy 20 punktów. 20 słupków takich i takie słupki musimy odnaleźć. Mamy do tego mapkę, można sobie wydrukować albo pobrać. Jesteśmy przy pierwszym z 20 słupków orienteringu w Raszowej. Możemy i teraz musimy przybijać. Potwierdzić, tak, że tutaj byliśmy. I przybijamy. Tak. I mamy pierwszy punkt zaliczony. Trasa w Raszowej to jedna z trzech tras orienteringu, dwie kolejne są w Czarnocinie oraz na Górze Świętej Anny. Tak, najłatwiejsza trasa to tutaj właśnie w Raszowej, 20 znaczków, a kolejna Góra Świętej Anny to jest ten średni poziom trudności odnalezienia punktów, a najtrudniejsza orientering w gminie Leśnica to właśnie Czarnocin. Tam trzeba mieć dobrą orientację w terenie, ale to wszystko jest do zdobycia i tu właśnie za Czarnocin można otrzymać złotą odznakę. Za zaliczenie drugiej trasy w Górze Świętej Anny odznaka srebrna, a tutaj za Raszową właśnie brązowa. Odznaki w punkcie informacji turystycznej w Górze Świętej Anny można odebrać z potwierdzeniem, oczywiście z mapką. To jedziemy poszukać kolejnych punktów na terenie Raszowej, po czym ruszamy do Czarnocina. Oczywiście. W drodze do Czarnocina zatrzymujemy się w miejscowości Lichynia, a tutaj dołączy do nas burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzębski. Zatrzymaliśmy się w Lichyni, jesteśmy w ciekawym miejscu przy kapliczce, latającej kapliczce. To jest jedyna latająca kapliczka w Polsce. A dlaczego? Ponieważ chcieliśmy ją uchronić przed drganiami przenoszonymi przez samochody na kapliczkę. Pierwotnie stała z tej strony ścieżki rowerowej. W 2013 roku udało nam się skutecznie, bez zniszczeń, przenieść na nowe miejsce i liczę, że kolejne setki lat w tym nowym, bezpiecznym miejscu będzie stała. To jedziemy teraz w kierunku Czarnocina. Jadąc z Lichyni do Czarnocina, mamy pierwszy punkt orienteringu już na trasie Czarnocina, więc możemy przybić pierwszy znacznik. Przybijamy. O! Czyli łydki dzisiaj robimy. Dzień na łydki. Po co mi dzisiaj siłownia? Dzisiaj na siłownię nie idę. Ale w nogach czuć. Mamy rozgrzewkę przed Górą Świętej Anny. Jesteśmy w kolejnym punkcie naszej dzisiejszej trasy, miejscowość Czarnocin, pięknie położona i pięknie też nazywana. Czarnocin to bardzo mała miejscowość, położona na stokach doliny rzeki Łęcka Woda. Otoczone jest starą buczyną. W Czarnocinie mamy źródełka czystej wody. Całość tego nazywana jest Śląską Szwajcarią. Już na starych widokówkach przedwojennych miejscowość Czarnocin określona była mianem Schlesische Schweiz. No i pamiętamy oczywiście o naszej trasie orienteringu. Jesteśmy przy znaczniku słupek numer 33, więc możemy iść przybijać.
Górze Świętej Anny. Podjazd jest wymagający nawet dla wytrawnych rowerzystów, ale udało się. Jesteśmy w najbardziej charakterystycznym punkcie gminy Leśnica. To tutaj tłumy turystów, ale także pielgrzymów. Góra Świętej Anny to miejsce łączące dwa światy. Świat sakrum i świat profanum. Ten pierwszy to przede wszystkim Bazylika Świętej Anny i Święta Anna oraz opiekunowie tego miejsca, ojcowie franciszkanie. Ten drugi to budy z pamiątkami, restauracje na Nowogórskim Rynku, pomnik czynu powstańczego, amfiteatr i geopark. To a propos geoparku, właśnie tam za chwilę zjedziemy i to będzie już ostatni punkt naszej dzisiejszej trasy. Jesteśmy w ostatnim punkcie naszej dzisiejszej trasy, dokładnie w geoparku i mam wrażenie, że to jest to miejsce najmniej odkryte przez turystów, którzy odwiedzają Górę Świętej Anny. Rzeczywiście tak jest. Musimy pamiętać, że Góra Świętej Anny to stary, wygasły wulkan. A jak wulkan, to na szczycie wulkanu oczywiście musi być krater. Takim miejscem mógłby być nasz geopark, do którego serdecznie zapraszamy. Dziś pokazaliśmy tylko niektóre trasy rowerowe na terenie gminy Leśnica, ale jest ich znacznie więcej, więc zachęcamy zarówno tych zaprawionych rowerzystów, jak i tych, którzy jeżdżą mniej i bardziej amatorsko do tego, żeby tutaj przyjechać, bo każdy może znaleźć coś dla siebie.